No i witam was wszystkich w kolejnym odcinku. Jesteśmy dzisiaj na rezerwacie, który jest w sumie darmowy. Jest na początku gry, jeżeli grę uda wam się wykupić na Steamie. No i słuchajcie, zabieram pieska i lecimy. O, coś nam się już odezwało. No i pięknie, mamy, słuchajcie, byka Daniela na początku, od razu na wejście. Gdzieś tam się odezwał. Ostatnio tutaj się wybrałem. Powiem wam szczerze, nawet nie mam za bardzo odkryte tutaj tego rezerwatu. Jak widzicie, tutaj troszkę pojeździłem quadem. Chcę troszeczkę tę mapę podkrywać. Ta mapa jest darmowa, więc chcę, żebyście tutaj zobaczyli, co tutaj w tym darmowym rezerwacie właśnie możemy upolować. Mamy tutaj na pewno właśnie jelenie szlachetne, Daniele. Są takie fajne ścierniska tutaj. Ostatnio fajnie tutaj udało mi się zwabić lisa. Także sprawdzę sobie tylko, czy mam tutaj amunicję na oba sztucery. Wszystko jest uzupełnione, także możemy śmiało lecieć. Zabieram cię ze sobą pieska. Chodź tutaj do nogi. No i lecimy. Udało się odblokować. Sprawdźmy jeszcze, który poziom ma. 14 poziom, słuchajcie, ma nasz pies. Także zaraz się odkrywa 15. I kolejny tutaj będziemy mogli sobie wybrać umiejętności dla naszego psa. Pies coraz lepiej się zachowuje, coraz lepiej tropi. Także naprawdę całkiem fajnie się tutaj z psem poluje. Dobra, podbiegniemy sobie zobaczyć tutaj na jakieś tutaj pierwsze większe polanki. Powiem wam szczerze, ogólnie właśnie ostatnio pomyślałem, że muszę się tutaj wybrać w Dolinie Yukon na kaczki. Muszę sobie znaleźć jakiś sztucer i coś tutaj popróbować właśnie postrzelać na kaczki. Jeszcze ogólnie nie polowałem, także ole, ruszył pies. Także myślę, że może być całkiem fajnie. Jak widzicie, tutaj mapa taka typowo europejska, czyli nasze tereny. Jesień, widać tutaj, że jest jesień, także podejrzewam, że gdzieś jak trafimy tutaj na jelenie szlachetne, może się odbywać nawet rykowisko. Tak jak w ostatnim odcinku, kto oglądał, no powiem wam szczerze, to było jedno z najlepszych moich polowań. Nawet nie zdążyłem podejść na ambony 200 metrów tam w sumie od schroniska. Nagrałem cały odcinek, gdzie udało się upolować mojego największego byka. Piękny byczek. Piękne chmary nam podchodziły co chwilę coś. No naprawdę super polowanie. Dobra, mamy tutaj gęste krzaki, jak widzicie. I coś, jakiś tutaj większy teren nam się odkrywa. Gdzieś tutaj się odesłał na ten Daniel. Więc spróbuję tutaj coś zlustrować. Tam widzę, że jest jakiś tutaj bardziej otwarty teren. Jakieś tam ściernisko się pojawia. Na spokojnie sobie tutaj wyjdę. No, ten teren jest naprawdę też no mega piękny. Tylko że tutaj ciężko się poluje dosyć na tej mapie, ale to ma coś w sobie właśnie fajnego, że naprawdę trzeba się nachodzić, na spokojnie poobserwować tutaj całe łowisko, żeby znaleźć jakieś fajne tereny tutaj do polowania. Jak wiadomo, tutaj zwierzyna się nie pojawia od razu przy schronisku, tylko naprawdę trzeba się nieraz sporo nachodzić, żeby tutaj coś upolować. O, widzę, że tutaj będzie piękny teren. Wiecie co, ja już tutaj sobie na spokojnie podejdę. Mamy piękny wiatr. Idziemy właśnie centralnie. O, tutaj się odzywa. Jest jakiś samiec, słuchajcie. Całkiem możliwe, że wyjdzie tutaj nam na ten teren otwarty. Więc spokojnie, myślę, że tutaj sobie podejdę. I chwilę poczekamy, aż tutaj nam wyjdzie na ten otwarty teren. Ogólnie na tych ścierniskach tutaj mega ostatnio się polowało na lisy. Użyłem tutaj wabika i podszedł nam naprawdę ciekawy lis. Udało się go strzelić, tutaj padł w miejscu. No niestety takie niektóre polowania, które tutaj właśnie się trafiają, są poza odcinkami. Też tutaj sporo odkrywam właśnie, żeby przygotować coś tutaj na odcinek, jakieś otwarte tereny nowe. Ale dzisiaj postanowiłem, że tutaj się wybierzemy na ten właśnie pierwszy rezerwat, który jest od razu udostępniony, jak kupimy grę. Jak widzicie, tutaj baloty już przygotowane do zebrania. Mega teren.
słuchajcie, kolejne pole. Więc tutaj naprawdę no, ciekawe, naprawdę ciekawe tereny. Takie typowo nasze, takie miejscówki. Spójrzmy sobie tutaj z tej strony. O, tutaj mamy piękny naprawdę widok. Możemy tutaj sporo zaobserwować. Wiecie co, ja sobie wyciągnę chyba wabik i spróbuję tutaj zwabić jakiegoś lisa. Może się tutaj uda. O, no tutaj mamy naprawdę mega miejscówkę. No, wiatr mamy, petardę. Sprawdzimy, czy jakiś lis nam tutaj podejdzie. Sobie waruj na spokojnie, na razie nic nie będziemy tropić, słuchaj. No i zlustrujmy, zobaczmy, tam mamy możliwość wybudowania ambony. Powiem wam szczerze, tak się zastanawiam, czy czasem nie wydać, mamy ogólnie uzbierane prawie 50 000, więc możemy ogólnie tutaj zrobić kilka odcinków na tym rezerwacie, który jest właśnie w podstawowej wersji tutaj, bez żadnego wykupywania DLC, żeby wam pokazać tutaj, które miejscówki są naprawdę warte tutaj. Poobserwujemy, pooglądamy, tak żeby każdy, kto się zainteresuje tą grą, może chciałby się tutaj właśnie na nią skusić i popolować tutaj razem z nami. Coś się odezwało. Dobra, spróbuję zrobić jeszcze raz. Jeżeli nic się nie będzie działo, podejdziemy tutaj w tamtą stronę. Myślę, że tam będzie taki dobry punkt. Widzę, że tam rozciąga się kolejne takie mniejsze już chyba pole niż tutaj. Ale póki co żadnego lisa tutaj nie widać. Cisza. Takie, słuchajcie, zrobimy polowanie dzisiaj troszeczkę na spokojnie. Sprawdzimy sobie tutaj kilka miejscówek. Kurczę, 7 minut już minęło. Jakiś pies gdzieś czeka, słuchajcie. Czyżby to takie dzikie psy, które się pojawiają też w naszych lasach? Dajcie znać w komentarzach, czy u was się też pojawiają takie właśnie w terenie dzikie psy, które właśnie ganiają zwierzynę. No, taki dość mocny problem tutaj u nas na terenach to jest. Ok, sprawdzimy sobie tutaj tą stronę najpierw. Czy jakiś tutaj lis nam podszedł. Ale kurczę, zobaczcie, ile tutaj mamy terenu. Masakra, takie mamy mega prześwity, możemy sobie śmiało tutaj zaobserwować. Pies idzie za nami, ok, myślałem, że został. Ok, mamy pierwsze tropy, sprawdźmy, co tutaj się pojawiło. Ok, sarna. Powiem wam szczerze, na kozła też bym tutaj chciał strzelić w sumie, ale zobaczcie, gdzie to nas się rozciąga. Masakra, tutaj mamy takie mega miejscówki. O, już pięknie tutaj, zobaczcie, jak to wygląda, nie? Pies żyje normalnie swoim życiem tutaj. Co chwilę coś tutaj węszy. No, mega światło. Aż by się foteczkę zrobiło fajną. Dobra, sprawdźmy, jaki mamy wiatr. Lecimy w tą stronę. Tutaj sarna. Koza pobiegła w drugą stronę w sumie. To jakiś stary trop mógł być. Ok, dobra. Staniemy tutaj za bolotem. No i proszę bardzo. Mamy tutaj sarnę. Jest tutaj samica. Koza. Zobaczmy, czy tutaj gdzieś będzie jakiś kozioł gdzieś może biegał. Fajnie by było strzelić jakiegoś kozła. Powiem wam szczerze, chyba nawet nie ma strzelone jeszcze tutaj kozła. Leży sobie tutaj spokojnie, odpoczywa. Jest to strefa tutaj odpoczynku. Ale jedna sztuka. Na spokojnie możemy sobie tutaj podejść
za ten balot. Podejrzewam, że tutaj nas nie zauważy. Pięknie. Niech sobie tam spokojnie leży. Sprawdzimy jeszcze tutaj dokładnie z każdej strony, czy nic tam nie podchodzi. No i chyba spróbuję strzelić, słuchajcie, jedną z pierwszych saren tutaj. Nie kojarzę w sumie, żebym strzelał. Może na początku gdzieś tam przy tych pierwszych poziomach polowałem na sarny, żeby zdobyć tutaj oczywiście jakieś punkty doświadczenia. Ale jakoś tak za bardzo. No tam chyba też coś stoi, czy nie? Nie. Mamy tutaj sarnę. Sprawdźmy tutaj z jedyneczki, jak daleko. Oj, powiem wam szczerze, jeszcze ciężko będzie ją strzelić. Z odpowiedniej amunicji. Jakieś muszę zainwestować sobie chyba. O kurczę, już stała. Już nas chyba wyczuła. Albo mogła nas widzieć tutaj na tej górze. Ja sobie podejdę może tak leciutko za ten krzak. Mam nadzieję, że ona nie ucieknie. Na razie cały czas tutaj widać, wstała, żeruje. Raczej nas nie widzi. Sprawdźmy sobie jeszcze tą stronę. Co chwilę tutaj, jak widzicie... O nie, zobaczcie tutaj. Proszę bardzo, jaki Daniel tam jest za miedzą. Na razie go nie widać. Zobaczcie, jakbym sobie tutaj biegł, centralnie biegnę i go nie widzę, a wiem, że tu... O, piękny. Piękny Daniel. Ale zobaczcie, jak tam wystawił głowę. No to czyli sarny nie strzelamy, słuchajcie. Podejdziemy po tego Daniela. Sarny. Także koza, udało ci się. Możesz sobie dalej żerować. A tutaj mam, proszę bardzo, czwóreczkę Daniela. Jakieś żerowisko znaleźliśmy. To, o, tego piesek troszeczkę może tutaj. No na razie, jak widzicie, no strzał mega słaby. Powiem wam szczerze, że muszę tutaj wymyślić jakieś podejście tego Daniela. Się zastanawiam, z której strony go podejść. Tutaj widać lekko porożę. Na razie jedną sztukę. Musiałbym podejść, nie wiem, czy z tej strony. Gdzieś tam może na tą górkę, żeby go tak sobie naprawdę dosyć dobrze... Żeby dobrze nam się wystawił. Tutaj sarna. Zostawiamy. Proszę bardzo, mamy tutaj liska. Czwóreczka. Śmiało możemy go sobie tutaj zwabić. Nie, no proszę. Gdzieś tu teraz drzewo będziecie mi ścinać. Mam nadzieję, że mi spłoszą zwierzyny. No i proszę bardzo, mamy tutaj na jednym terenie sarnę, lisa, który podchodzi. No i tutaj mamy pięknego byka Daniela. Gdzieś tutaj właśnie on leży na tej stronie. No aż mi szkoda teraz strzelać, bo powiem wam szczerze, ten lis tutaj się wystawił no mega pięknie teraz do strzału. On wrócił się. Chyba nas tutaj troszeczkę wyczuł. No tutaj by był piękny strzał. Podejrzewam, że mógłby paść w miejscu. Ale szkoda mi tego Daniela. Powiem wam szczerze, nie wiem teraz co zrobić, naprawdę, bo mam tutaj, no zobaczcie tego lisa, mógłbym go jeszcze tutaj naprawdę delikatnie zwabić. Czwórka, no czyli nie jest też w sumie taki zły, powiem wam. Nie wiem co zrobić. Bo tutaj mamy lisa, no. Pięknie się jeszcze odezwał. Mamy tutaj centralny strzał, w którym wiem, że ten lis padnie praktycznie na miejscu. A tam, no, muszę troszeczkę podejść, żeby tego Daniela tutaj w miarę dobrze strzelić. Ty weź tutaj waruj lepiej. A ja chyba jednak się zdecyduję na tego lisa, słuchajcie. Dobra, jeszcze zrobimy coś takiego. Na listy jest no, naprawdę mega ciekawe. Lis to jest naprawdę dosyć mocny cwaniak. On potrafi obejść tak, żeby tutaj
równo z wiatrem się poruszać, żeby nas naprawdę zwietrzyć, z której strony się odzywamy. A tutaj poszedł w prawą stronę. No i proszę bardzo, mamy pięknie, padł w miejscu, leci nam sarna. Ale raczej tutaj nie strzelę, zobaczmy co się stało z Danielem. Okej, widzę, że Daniel chyba się nie spłoszył. No i pięknie, mamy lisa, który, tak jak mówiłem, pięknie się wystawił, padł w miejscu. Bardzo dobry strzał. Może delikatnie tutaj podejdę po tego lisa. Na razie póki co widzę, że Daniel chyba się nie spłoszył. Nie widzę go już tutaj za tym miedzu. Tam się odzywa jakaś kolejna sarna. Też samica. Dobra, kolego, chodź ze mną. Kuźwa. Co tu się stało teraz? Masakra, nie chcąc ostrzeliłem. No, czasem się to zdarza tutaj. Zauważyłem właśnie, że dość często tutaj jest taki właśnie no taki niechcący kliknięcie tutaj myszki. No i słuchajcie, to taki strzał, w którym no, możemy dość mocno spłoszyć. No dobra, okej, ogólnie udało się. No i pięknie, mamy srebro, słuchajcie, tego lisa. No, powiem wam szczerze, mega dobry strzał. Zobaczcie, trafiony centralnie tutaj na płuco i komorę, na serce, pięknie. Wszystkie kryteria spełnione, 1100 dostaliśmy, no pięknie za takiego lisa. Sprawdźmy sobie tutaj. Ja sobie podejmę w tamtą stronę. I sprawdzimy tutaj zaraz na prawo, czy ten Daniel jeszcze nam pozostał tutaj. Ja już ogólnie go tutaj nie widzę, ale... Może. I tak jest pięknie. Słuchajcie, udało się tutaj strzelić lisa, który naprawdę, no jak widzicie, fajnie tutaj podszedł. Wyszedł sobie na spokojnie, troszeczkę go zwabiliśmy, odwrócił się w naszą stronę, no i piękny strzał. Lis padł w miejscu. A tutaj mamy strefę żerowania. Podejrzewam, że to jest tej sarny tutaj. Tak. Od 5 do 9 strefa żerowania. I zaraz sprawdzimy tutaj, czy ten Daniel jeszcze gdzieś tutaj jest. Chociaż całkiem możliwe, że on już mógł się tutaj spłoszyć. Okej, tutaj mamy kolejną sarnę, kolejna samica. No powiem wam szczerze, że ciężko chyba tutaj znaleźć się z kozła. Widzę, że już tutaj... Tego Daniela nie ma. Daniel się niestety spłoszył. A szkoda, szkoda, bo mogliśmy mieć tutaj naprawdę no ciekawe polowanie, ale sprawdźmy jeszcze tutaj tą stronę. O, tutaj mamy też ładny, otwarty teren. Zlustrujemy sobie. Nic już nie widzę tutaj. Szkoda mi trochę tego Daniela, powiem wam szczerze. No ale musiałem wybrać albo Daniel, albo lis. No lis nam się, jak widzieliście, lepiej wystawił, więc no, zdecydowałem się tutaj na lisa. Sarna się spuszyła. No i podejrzewam, że już tutaj nic nie uda się. Coś, co tam chodzi? Coś tam chodzi? Co to jest? Dziwne. Coś tam jakby leżało. No i to chyba będzie, słuchajcie, na tyle tutaj. Zwierzyna się niestety przez ten tutaj strzał, podejrzewam, że dość mocno spuszyła. Mamy upolowanego lisa. No i podejrzewam, że to będzie tyle tutaj. Nie widać tej sarny tutaj, gdzieś pewnie poszła.
Podbiegnę sobie zobaczyć jeszcze tutaj na tą miedzę. No jeżeli nic się nie pojawi, zakończymy to polowanie. Będziemy sobie powoli odkrywali tutaj, jak widzicie, ten teren. Ogólnie to cały rezerwat. Tutaj mam tylko udostępnione, znaczy troszeczkę poodkrywany ten teren. No jak widzicie, zostało tutaj naprawdę tego dosyć sporo, cała góra. Tutaj praktycznie w ogóle nie polowałem, wykupiłem sobie od razu te DLC z kolejnymi rezerwatami, a tak naprawdę nawet tutaj za mocno się nie rozejrzałem po tych terenach, a widzę, że tutaj naprawdę ciekawe miejsca są. O, widzę, że coś tam się odzywa. Jest Daniel. O, jest Daniel, jest Daniel. Jak tu będzie dobry widok, no to zdecydujemy się na strzał. O, proszę bardzo. Mamy, słuchajcie, Daniela. Wiatr taki, no troszeczkę, może troszeczkę słaby, ale podejdę tylko tutaj, słuchajcie, kawałek za tą drogę, chyba się zdecyduję na strzał. Tutaj widzę, że nic nie ma, sprawdźmy jak on jest. No ogólnie mogę tutaj się zdecydować. Nie chcę, żeby się spłoszył. Leży. O nie, dobra. Okej. Ale myślę, że to był strzał, po którym ten Daniel się gdzieś tam położy za miedzą. Sprawdźmy tutaj, jak dostał. Piesek nam wytropi tego Daniela. Dobrze, że go wzięliśmy ze sobą. Strefa żerowania tutaj była. Jeden Daniel. Ok, sprawdźmy, czy tutaj już wyczuje. No, dajesz. O, pięknie tutaj światło daje. Dobra, zobaczmy, czy tutaj wyczuje. Brak na razie ma. Brak ślanu. Sprawdźmy tutaj w tym miejscu. No, lecisz. Szuka. I... No, pięknie, zobaczcie jak wyczuł. Pięknie wyczuł. I no i uwaga. Zaraz zobaczymy, na co się tutaj udało trafić tego Daniela. Tutaj jeszcze nie widać. No, lecimy. Tutaj mamy jakiś trop. Nie trafiono w żaden organ, kurczę. Może być ciężko. Ten pokrwawienie bardzo małe. Okej, ja sobie tu szybko zlustruję. Zobaczę, czy go gdzieś tutaj widać. No, idę. Ale tutaj też jest potem, powiem wam szczerze, mega widoczek tutaj z góry. No, lecimy. Znajdziesz na górze, czy nie? No, tutaj mamy jakieś tropy. Coś tam stoi. Nie myślałem. Ten pokrowienie jest no małe, więc możemy troszeczkę iść za tym Danielem. A w sumie powiem wam szczerze. O nie, no pięknie jest. Pięknie się tutaj położył. No, zrobimy już mega foteczkę, słuchajcie, z psem. No, pięknie. No, brawo piesku. Udało ci się znaleźć. No, mega teren. Ustaw się jakoś tutaj, no fajnie. Pies ogólnie żyje, jak widzicie, swoim życiem, więc... ciężko jest tutaj go ustawić. Okej. No i pięknie, słuchajcie, udało się tutaj znaleźć tego Daniela. Czyli tak naprawdę nawet wcale nie tak daleko odbieg. Sprawdźmy, na co tutaj się udało trafić. Prawa łopatka, brąz, brak trafienia w organ żywotny, więc
jedno kryterium niespełnione, ale i tak powiem wam szczerze, całkiem fajne polowanie. No dobra, słuchajcie, udało się polować tutaj i lisa, i Daniela. Troszeczkę poobserwowaliśmy, w kolejnym odcinku pochodzimy tutaj, myślę bardziej na północ się udamy i odkryjemy tutaj te tereny. Widzę tutaj jakiś górzysty teren się też pojawił, także myślę, że będzie całkiem spoko. Póki co ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.